70. rocznica śmierci patrona naszego rajdu, starszego sierżanta Walentego Waśkowicza Strzały. Ze względu na tą okrągłą 70. rocznicę postanowiliśmy pokazać w ramach drugiego rajdu Strzały, jak mogły wyglądać te wydarzenia, które rozegrały się tutaj w Pliszczynie 1 kwietnia 1949 roku. Głównym takim materiałem źródłowym do odtworzenia tego, co tutaj za chwilę Państwo zobaczycie, jest raport dowódcy 3 Brygady KBW z akcji operacyjnej w Pliszczynie oraz zeznania Władysława Wolińskiego, które złożył po aresztowaniu w trakcie rozprawy. Niestety ze względów logistycznych nie mogliśmy przeprowadzić tej rekonstrukcji w miejscu autentycznych wydarzeń, dlatego te zabudowania dzisiaj posłużą nam za zabudowania Władysława Wolińskiego. Miejsce też jest jak najbardziej historyczne, dlatego że ten wąwóz służył partyzantom jako miejsce ukrywania się i tutaj też znajdował się bunkier Strzały. Żeby dobrze zrozumieć te wydarzenia, które rozegrały się tutaj 70 lat temu, musimy cofnąć się do początku roku 1949. Do tego roku z oddziału Uskoka dotrwał już jedynie patrol pod dowództwem Strzały. Liczył 5 żołnierzy i był ostatnim pododdziałem podległym Uskokowi, który rozbity został wiosną 1949 roku. W lutym, zgodnie z rozkazem kapitana Uskoka, Strzała zmienił teren działania. Razem z patrolem przeszedł na teren powiatu krasnostawskiego i operował w gminie Rybczewice i Krzczonów. Początek końca istnienia patrolu Strzały to jest 24 marca 1949 roku. Wówczas patrol kwateruje w kolonii Bystrzejowice, jest to gmina Rybczewice. Na kwaterę dochodzi sierżant Józef Franczak Laluś, którego syna bardzo serdecznie witamy, gościmy dzisiaj wśród nas. I wieczorem z kwatery nieoczekiwanie odchodzi jeden z żołnierzy, Wacław Szacoń Czarny, zabierając pistolet i 4 granaty. Nie wiemy do końca, co było przyczyną jego odejścia z patrolu. Prawdopodobnie ten 20-kilkuletni chłopiec po prostu nie wytrzymał psychicznie ciągłego ukrywania się przed grupami operacyjnymi UB, KBW, liczącymi kilkuset żołnierzy, którzy ścigali nielicznych już partyzantów. Prawdopodobnie chciał się ujawnić. Strzała wydaje rozkaz jego likwidacji jako dezertera i razem z sierżantem Lalusiem odchodzi na spotkanie z kapitanem Zdzisławem Brońskim, Uskokiem, które miało odbyć się u państwa Zarzyckich w kolonii Łuszczów. 31 marca dwóch żołnierzy patrolu, Stanisław Bartnik Góral i Stanisław Skorek Piruk, docierają na kwaterę do Franciszka Drygały w kolonii Pasów. Drygała jest krewnym Skorka i zaufanym współpracownikiem patrolu. On wielokrotnie udzielał wsparcia patrolowi Strzały, wielokrotnie wcześniej partyzanci u niego kwaterowali. Niestety tym razem gospodarz okazał się zdrajcą. W momencie, kiedy partyzanci ułożyli się do snu, Drygała pobiegł na posterunek Milicji Obywatelskiej w Rybczewicach i złożył doniesienie, że kilku partyzantów Strzały kwateruje w jego domu. Natychmiast zorganizowano grupę operacyjną UB KBW, która nad ranem 31 marca otoczyła śpiących
partyzantów strzały. Zostali aresztowani około 6 rano, nie mieli najmniejszych szans stawienia oporu, zostali aresztowani w czasie snu. Próbowali stawiać opór, zostali natychmiast rozbrojeni, obezwładnieni, skuci i aresztowani. Przy wyprowadzaniu z domu Góral, Bartnik, Stanisław, Skorek, Piruk próbował podjąć jeszcze próbę ucieczki. Niestety został ranny, ponieważ funkcjonariusze UB, żołnierze KBW zaczęli za nim strzelać. Został ranny i ponownie pochwycony. Zatrzymanych przewieziono do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, gdzie poddano ich brutalnemu śledztwu. Bartnik nie wytrzymał tego śledztwa i zeznał, że po pierwsze, strzała 24 marca odszedł na z kwatery na spotkanie z Uskokiem. Po drugie, że do ponownego spotkania strzały i jego partyzantów miało dojść 5 kwietnia właśnie tutaj w tym wąwozie przy bunkrze. I po trzecie, że według jego wiedzy strzała powinien się w tym momencie ukrywać w Pliszczynie w zabudowaniach gospodarskich Władysława Wolińskiego. Na podstawie tych informacji funkcjonariusze UB postanowili przeprowadzić operację wojskową w celu ujęcia bądź zlikwidowania strzały. Szczególnie zależało im na schwytaniu strzały, ponieważ był to jeden z najwierniejszych żołnierzy Uskoka. Znał jego żołnierzy, znał miejsca, gdzie Uskok często przebywa. Jego zatrzymanie mogłoby ułatwić zlikwidowanie tego najbardziej znienawidzonego żołnierza podziemia antykomunistycznego na Lubelszczyźnie. 1 kwietnia o 1 w nocy z Lublina wyjechała grupa operacyjna 3 Brygady KBW w sile 270 żołnierzy, wsparta samochodem pancernym BA-64. Dołączono również 5 funkcjonariuszy UB i aresztowanego górala, który miał wskazywać miejsca ukrywania się swojego dowódcy w Pliszczynie, czyli bunkier w wąwozie i zabudowania państwa Wolińskich, gdzie również bardzo często kwaterował. Po dojściu do Pliszczyna grupa została podzielona na 2 podgrupy w sile po 120 żołnierzy każda, które otoczyły zabudowania i ten wąwóz. Po przeszukaniu wąwozu odnaleziono bunkier. Okazało się, że został, że jest pusty. W związku z tym postanowiono przeszukać wszystkie zabudowania we wsi. O tym, co wydarzyło się dalej, opowiedzą nam już rekonstruktorzy.
Maciuka z zabudowania. Strzała musi tu być. Musi być ten bandzior gdzieś tutaj. Dobrze szukać! Funkcjonariusze UB dokonują aresztowania Władysława Wolińskiego. Gdzie jest strzała? Gdzie jest strzała? Gdzie jest strzała? Nie wiem, panie, to do mnie mówić oficerze. Nikogo tu nie ma Waszkowicz jest! Ja nie znam Waszkowicza, panie! Gdzie to jest? Nie ma? Sprowadź do sobowy! Sprowadź! Strzelec KBW Brzeziński razem z funkcjonariuszem UB aresztowanym Wolińskim udają się w kierunku stodoły. Stój! Brzeziński, straż stodoły. Rozkaz! Gdzie on jest? Nie wiem, panie. Co ty myślisz, że ukryjesz go? Panie, nie ukryjesz. Nikogo nie ma, sam jeden mieszka. Nikogo nie ma. Sam jeden. Wszystko powiem. Gdzie są widły jakieś? Strzelec Brzeziński wchodzi na poddasze stodoły i zaczyna przerzucać słomę. Uciekajcie, bandyta! Do zwłok strzały zostaje doprowadzony Władysław Woliński. Aresztowany Woliński na rozkaz żołnierzy KBW przeciąga zwłoki na środek podwórza. Funkcjonariusz UB przeszukuje ciało zabitego partyzanta. Przeszukaj go. Przy zabitym strzale znaleziono raportówkę, dwa granaty
oraz pistolet. Przeciwko jednemu człowiekowi uzbrojonemu w pistolet i cztery granaty wysłano 270 żołnierzy KBW. Przy zwłokach zabitego strzały znaleziono także notes. W tym notesie napisane było 2-3 kwietnia 1949 spotkanie koszary partyzanckie. Mieli się spotkać pewnie z Uskokiem. Wtedy właśnie zaplanowane było spotkanie kadry dowódczej z Uskokiem. W nocy z 2 na 3 kwietnia 1949 roku w kolonii Łuszczów u państwa Zarzycki. Koszary partyzanckie. To był właśnie dom państwa Zarzycki. Ponieważ był piętrowy i murowany, dlatego tak partyzanci te zabudowania nazywali. W nocy z 2 na 3 kwietnia na podstawie tych informacji grupa operacyjna UB KBW MO otoczyła znajdującego się na kwaterze u państwa Zarzyckich Uskoka, Wiktora i Żelaznego. Partyzanci w brawurowej ucieczce, rzucając granaty i ostrzeliwując się z automatów, wydostali się poza pierścień okrążenia. Zabitemu strzale zrobiono zdjęcia pośmiertne. Niestety nie dysponujemy nimi. Albo zostały zniszczone, być może znajdują się w jakimś innym zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. No właśnie, ostatnie ujęcie. Stój! Następnie... Dajcie jakiś kot! Zwłoki strzały owinięto w kot. Następnie zwłoki przeniesiono na ciężarówkę. Która odjechała w kierunku Lublina. Aresztowano kilkunastu współpracowników strzały z Pliszczyna, między innymi rodziny Władysława i Bolesława Wolińskiego, rodziny Talarowskich, Urbanów. Następnie, po zakończonej operacji, funkcjonariusze UB i żołnierze KBW, prowadzeni przez aresztowanego górala, zatrzymali 16 współpracowników patrolu ze wsi Bystrzyca i Kolonia Bystrzyca. Oraz odnaleziono magazyn patrolu strzały w lesie niemieckim. Zwłoki strzały przewieziono do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, a następnie wrzucono do dołu na cmentarzu przy ulicy Unicy. Dziękujemy za uwagę i brawa dla naszych rekonstruktorów. Pozwolenie z resortu jest? Powinno być. Proszę okazać.